Dziś opowiem wam o tak zwanej czarnej walizce. To walizka jest, którą chodziłem kiedyś do szkoły, a później po szkole poszedłem do pracy i zacząłem tam coś naprawiać, jakieś proste naprawy, ale już od prawie od 80 roku coś robiłem. Ktoś chciał zobaczyć tą walizkę, co tutaj jest, no powiem ciekawa, jak jadę do maszyny, rzadko coś się zdarza, żebym coś potrzebował, jakieś narzędzie od klienta. A więc zaczynamy. Młotek, śrubokręt własnej roboty, tu jest sześciokąt aluminiowy, także w niego śmiało mogę stukać. Drugi śrubokręt, też tu mocny, dość mocnego materiału trzonek zrobiony, też własna konstrukcja. O, tu jest tak zwany dornik długi do wybijania kołków stożkowych. Przecinak. Później taka żabka. Tu niestety po tylu latach, ponad 30 latach, sprężyna pękła i teraz jest trochę słabsza, ale działa. Komplet kluczy amfulowych od 1,5 do 10 z kulką. To zauważcie, że są z kulką. Mam tutaj drugi komplet luzem. Szczypce do zegara. To są tak zwane szczypce uniwersalne, bo to w tej chwili są do wyjmowania z otworów, a później tu się przestawia i do zdejmowania z wałków. Płaskoszczypy, kombinerki tak zwane. Klucze odgięte, bardzo dużo kluczy płaskich, przeróżne, praktycznie od 6 do 22. Tu jest drugi motek, czasami mniejszy też potrzebny, żabka taka hydrauliczna, pędzelki. Od kawałek aluminium, bo czasami widzicie, tu są ślady. Czasami coś trzeba było stuknąć, żeby coś nie uszkodzić. Lepiej, żeby się zrobił ślad na tym aluminium, niż gdzieś tam na maszynie. Tu jest też śrubokręt własnej roboty. Przez kowala sklepany końcówka i dość dobry. Tu śrubokręt ten wkrętek gwiazdkowy. O, nawet pomyliłem się, do 24 nawet mam klucz. Tu jest taka sufmiarka, też już stara, ale to jest tylko pomiar orientacyjny, także nie patrzcie, także wszystkich narzędzi tak nie traktuję, ale tutaj tak traktuję, żeby nie szukać. Co tu jeszcze ciekawego? Wyjmę te klucze, żeby się nie pomylić. Taki wkrętak bardzo krótki, bo czasami potrzebne jest gdzieś blisko i nie można podejść zwykłym wkrętakiem. Wkrętak taki cieniutki, taki, później co tu jeszcze, dorniki też krótsze, dłuższe do wybijania. O, a tu są z kolei, to jest niestety, tu mam klucze amfulowe, o, od trójka, czwórka, piątka, szóstka. Niestety przy to karty jest 8, bo już jakiś czas nie naprawiam, i 10. No i co jeszcze by tutaj ciekawego pokazać, takiego co by... A, taki jakiś podbijacz z aluminium, z miękkich materiałów. O, jeszcze jeden bardzo solidny śrubokręt, bardzo szeroki, mocny. No, pobijaki jakieś z miękkich materiałów, to jest Ertalon. Bo to czasami różne śrubokręty są potrzebne. O, i jakieś takie rurki. Ta, widzicie, jest dobrze pokancerowana, także to drugą mam zatoczoną. To także pobijam jedną stroną, a drugą stroną już nie niszczę. Czasami coś muszę przestawić. Jakieś biki. Takie jakieś najzwyklejsze. Tu jeszcze zawieruszyła się końcówka zbijaka. Tu takie klucze samoróbki. To jest na 12. Jakiś taki pilnik, już niestety bez czcionka prawdopodobnie. Tu szczypce jeszcze takie zwykłe, odgięte, bo nieraz prostymi się nie podejdzie. Gdzieś jest blisko ścianka od korpusu maszyny i wtedy potrzebne są szczypce. Tu są te jedne zewnętrzne, wewnętrzne.
dużego. No tutaj takie pierścienie zegara, takie mniejsze od 12 do 20. Takie czasami się przyda zrobić szybko i od ręki. No tu jeszcze mniejsze. Tu są takie kluczyk pazurkowy. No i to by było tyle ciekawostek z tej walizki. Dziękuję.